Najfajniejszy hajs, no to miałem z kolei na Sycylii, bo byłem tam na dwóch festiwalach takich. Festiwale tam Clown d'Or, coś takiego się, wiesz, nazywało i z każdego państwa ktoś występował, jeden koleś. Leciało się do Syracuse, tam był ten, wiesz, festiwal i to sponsorem musiała być mafia, dlatego że byłem tam dwa razy, nie? I po tym drugim razie przyjechałem do Polski i było wielkie, że tam wielkie aresztowania mafii na Sycylii, wiesz, pokazują tych wszystkich bossów. Ja patrzę, kurwa, ja ich znam, nie? I później nie było festiwalu już więcej. A hajs był tam taki fajny, że wiesz, leciało się na występ na te 5 minut, a leciałeś na cały tydzień, tam wiesz, super hotel, wozili cię w przeróżne piękne miejsca, tam jakieś, no, wszystko, całe halo było wokół tego. Przed każdym, kto tam miał, wiesz, występ, miałeś jakiś taki mini support. Przede mną była Brigitte Nielsen, ta żona Stallone, okay, z którą się rozwiódł. Wielka gidia, wielka taka. Olbrzymie cycki. dlatego śmieszne, bo ona weszła na tą scenę, wydekoltowana taka mocno, i powiedziała do publiczności, gdzie tam, wiesz, ten TV takie, TV inne, ludzie w futrach, w ogóle, wiesz, pełna gala. I ona powiedziała nieopatrznie, że mogą ją spytać, zadać dwa jakieś pytania z publiczności. I koleś od razu pierwsze, czy te cycki ma sztuczne, czy naturalne. Troszeczkę to, kurwa, zbiło ten, wiesz, ten cały klimat tej wielkiej gali takiej. A tutaj pytają o cycki. No i zaczęła śpiewać. Ja miałem kiedyś taką... Bo nie powiedziałem o tym hajsie. Mm-hmm. Właśnie, że hajs tam był taki, że wiesz, później przyszedł moment hajsu. Szedłeś do pokoju, tam do nich i podpisywałeś na karteluszku, podpisywałeś nic. Po prostu podpisywałeś na karteluszku coś. I oni dawali ci, wiesz, hajs jakiś w kopercie, całkiem niezły, ale do każdego mogli dopisać 0 albo i 2, bo to tam po prostu była taka przestrzeń. No. Nie było żadnych dokumentów, nic. Tylko swój podpis im zostawiałeś. Tak, po prostu tylko tyle, że byłem. No i tam, wiesz. Myślałem, obczaj, czy nie masz jakichś kredytów. Nie, no. Oni mieli hajs, musieli go uprać, wiesz. Tak. A to jest super miejsce, żeby uprać pewnie hajs. Słuchaj, no w Stanach w ogóle dużo klubów komediowych było w taki sposób prowadzonych też, że to było przez jakichś gangsterów albo po prostu jako pranie pieniędzy. No, oczywiście. No. Także tam, wiesz, na bank i później dokładnie widziałem kolesia, którego widziałem tam z tego, bo tam nas, wiesz, witali, wozili, jeździli z nami, także znałem twarze, nie? No. No, także to tak to.